Dzień dobry Państwu, Tomasz Jurek, Panorama Informacje. Szanowni Państwo, znajdujemy się dzisiaj w jednej z kalwaryjskich szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół imieniem Komisji Edukacji Narodowej. Doszły nas bowiem informacje, że placówka ta od kilku tygodni przygotowywuje się do Dnia Otwartego Szkoły. Jest razem ze mną pani Anna Buład-Żak, osoba w głównej mierze odpowiedzialna za promocję tejże placówki. Witam serdecznie pani Anno. Dzień dobry. Pani Anno, prosiłbym w kilku słowach opisać, co takiego szczególnego szykujecie i kiedy? W szczególności Zespół Promocji Szkoły chciałby zaprosić wszystkich gimnazjalistów, a w szczególności uczniów klasy trzeciej, na Dzień Otwarty Szkoły, który będzie zorganizowany 21 marca 2014 roku. Czyli raptem zostały jeszcze niespełna 3 tygodnie. Pani Anno, proszę powiedzieć, jakie, jeśli to tak można nazwać, atrakcje szykujecie na ten dzień? Przygotowane będą prezentacje kierunków kształcenia, jakie można w naszej szkole zdobyć. Mamy prezentacje multimedialne, możliwe są spotkania z nauczycielami, z wychowawcami, z uczniami, prezentacja firmy Festool oraz pokaz musztry w wykonaniu klasy służb mundurowych. Dodatkowo liczne atrakcje i niespodzianki. A zatem drodzy gimnazjaliści, drodzy rodzice gimnazjalistów klas trzecich, na pewno 21 marca warto do tej szkoły przyjść. Pani Anno, serdecznie dziękuję za krótką rozmowę. Dziękuję i zapraszam. Dziękuję. Teraz, szanowni Państwo, zapraszam Państwa na wywiad z dobrze znanym w całym naszym kraju ojcem Leonem Knabitem, benedyktynem z Tyńca. Ojcze Leonie, jest ojciec po raz drugi w Kalwarii. Co takiego ojca sprowadza do nas tutaj, do naszej miejscowości? No, zaproszenia. Dlatego, że jako zakonnik do Kalwarii, który miał wolny czas, to zawsze z chęcią pomodlić się i podróżka, bo całe to trzeba pochodzić. Ale zasadniczo w klasztorze taki rytm życia bardzo wartki, mimo poważnego wieku, że wtedy, kiedy proszą przyjechać do Kalwarii, przyjeżdżam z radością. Drugi raz tutaj w ośrodku, za każdym razem bardzo miłe to spotkanie, życiowa atmosfera, ale częściej na górze u ojców. A to są rozmaite, jeśli można powiedzieć, no, wydarzenia czy imprezy religijne, rozmaici albo rekolekcje, dajmy na to dla kleryków, ja tam prowadziłem u ojców Bernardynów, albo rekolekcje te, czy dni skupienia, to rozmaite grupy sobie urządzają, tak najbardziej reprezentatywna, to jest grupa z Urzędu Rady Miejskiej Bielsko-Biała, to ja prawie już od 20 lat, zawsze przed Wielkanocą, od piątku popołudnia do soboty po obiedzie, w razie skupienia, modlitwa, droga krzyżowa, pochodzenia po podróżkach i mnie już proszą na to pewnego czasu, że z radością się modlimy. Kalwaria jest dla nas takim miejscem, że już uczuciowo i między sobą związani i z miejscem Kalwarii. A kiedyś to było też wróżpasterstwo rodzin, to jest niedawno z Łodzi, ponieważ tam ono jest zaczepione o franciszkanów Bernardynów, to jest ta sama gałąź. Ja też się zaprezentuję, ale żeśmy odwiedzili. A przy tym jeszcze z młodzieżą się przyjeżdżało i byłem czynny w wróżpasterstwie. Za każdym razem wiadomo, że jest taka naprawdę małopolska Częstochowa, tutejsza, nie wiem, mówić o Kalwarii szczegółowo, to nie ma co. I zawsze miejsce, które gościło dwóch papieży, też niby prowincja, dwaj papieże to byli i jak byli to przyjmowani. Tak, ale pierwszy kontakt z Kalwarią w tym roku to był chyba związany z jakimś pięknym jubileuszem. I tutaj może przez swoją skromność ojciec o tym nie wspomina. Tak, no bo na razie teraz, kiedy pan pyta, to wspominam z radością. Bo to było to, że tu Kalwaria się nie wiedziała o tym specjalnie, bo nie mamy takich kontaktów żywych, żeby tutaj się mniejsi wiedzieli o wszystkich datach, wszystkich mnichów tynieckich. A ponieważ właśnie w Łodzi tam współpracuje ze sobą duszpasterstwo rodzin razem z ruchem kultury chrześcijańskiej odrodzenia, który ma tam właśnie koło swoje w Łodzi. No i tak sobie wymyślili, że pogodzą przyjemnym z pożytecznym i ja jestem asystentem kościelnym tego ruchu kultury chrześcijańskiej odrodzenia, a do rodzin do Łodzi już od paru lat też przyjeżdżam przynajmniej raz w roku na spotkanie, konferencje nauki. I do
tym razem jeszcze zrobimy pierwszy krok do Kalwary i to przy okazji podkreślimy jeszcze, poprosimy o mszę świętą z ojcem, dogadali się, żeby to radość 60-lecia kapłaństwa wspólnoty świętować. No i tak właśnie było. Ojcze Leonie, jesteśmy po takim spotkaniu, gdzie była promowana książka Notatki osobiste Jana Pawła II. Czy ojciec zachęca nas do czytania tej lektury? Co w niej takiego znajdziemy? Nie, tak, to jak to powiedziane, bo jak ksiądz kardynał Dziwisz i wszyscy, co mówili, to nie jest książka do czytania taka jak powieść, chociażby to moja była przy okazji spotkania zlecjonowana do czytania. Że jest po prostu tak sobie przerzucać, patrzeć, bo są takie raczej myśli, czasem konferencje streszczone, ale właśnie powiedziałam, że popatrzeć jak papież reagował, jest to można powiedzieć, na wydarzenia, jak są rekolekcje, na słowa Pisma Świętego, na naukę od kogoś daną, prawda? Żeby powiedzieć tak, niektóre rzeczy będą proste, jakie będą pasowały, no, bo są to ogólnoludzkie, chrześcijańskie, prawda? A niektóre sobie trzeba przekonwertować na swój program. Jeśli papież tak to odebrał, no a jak ja patrzę na moje rekolekcje, a może próbuję czasem też, tylko jest taki zamknięty, gdzieś pojechać, indziej są dużo takich domów, prawda? A Pismo Święte się o tyle, Pismo Święte się opiera. Czy ja zajrzę, wsadzę nosa, prawda? To nie dla mnie, to nie, to ja to jedno, drugie zdanie, to no, akurat dla mnie mam rozwiązanie problemów. Czyli jest taki, powiedzmy, luźny instruktor do tego na podstawie wspaniałego wzoru, jakim jest papież. I widzimy, że tego rodzaju popatrzenie na życie, na pismo, na ludzi, na umy świętość jako papieżowi, co ja mam zrobić, żeby moje spojrzenie na ludzi, na książki, na pismo, na papieża dało, żeby też to, co on powiedział kiedyś, nie trzeba się jakaś świętości. Nie muszę się, że ciurą w chrześcijaństwie, mogę też pójść dalej. Katolik święty ma wszystkie, prawda, i wdowy, i sieroty, i służące, i królów, prawda, i urzędników, pracowników, matki. Każdy może osiągnąć taki stopień zaangażowania w Ewangelię, w Boga i w człowieka. No dobrze, to jest to, o to chodzi o Pana Boga. Bądźcie święty, bądźcie doskonałymi jako ojciec mój, wasz jest doskonały. Dzisiaj w Ewangelii było. I jeszcze na koniec takie ostatnie pytanie do ojca. Gdyby ojciec był uczniem szkoły podstawowej czy gimnazjum i dostał takie zadanie, napisz list do Jana Pawła II, co by w nim ojciec napisał? No powiedział, że ja napisałem 180 listów na Pawła II. Jeśli ktoś nie wierzy, to może sprawdzić w archiwum watykańskim, a część miał w swoim komputerze, prawda? Tak, ale gdy miał, załóżmy, czy do żyjącego, czy do umarłego? No, do świętego. Do świętego. Dobrze, że dziękujemy za świadectwo, bo pierwsze, bo to nawet prosić o wstawienie, o ile pamiętaj o mnie, bo wiem, że ty widząc Pana Boga bardzo blisko i w specyficzny sposób widzisz Boga człowieka i potrzeby wszystkich ludzi, a zwłaszcza tak, jak masz większy ogląd, prawda, z tamtej z góry, więcej widzisz niż kiedy byłeś na ziemi. Powiedzcie, ale dziękujemy ci za to, że swoje człowieczeństwo miało tak wielkie trudności, jakie było od samego początku. Nieżyjąca matka, siostrzyczka matka umarła, brat lekarz umarł, potem wojna, strata ojca, potem praca w Kieniołomie, super ciężka, prawda? A potem ten potrącenie przez samochód, przecież on leżał, że niemiecki samochód go podjął, prawda? Potem wielki problem, czy aktorstwo, czy kapłaństwo, prawda? Okupacja niemiecka. Później przecież wspaniałe, ale trudne kapłaństwo, trudne biskupstwo, prawda? Pontyfikat bardzo trudny, przeżyć przez to i to w takim wspaniałym stylu, jak Kowalczyk na 10 metrów, prawda? Masz złoty medal murowany. Dziękujemy za to, Janie Pawle, i tak bądź z nami teraz, kiedy mówisz o tej nowej ewangelizacji, żeby ziarno zasiane przez Ciebie zaowocowało nową ewangelizacją, przybliżającą świat do Boga. O, i błogosławę. Jak to było błogosławne, Ojcze Święty, który stoisz w oknie Ojca Niebieskiego, jak to Ratzinger powiedział. Ojcze Leonie, w imieniu swoim i widzów Panoramy Informacji dziękuję za wywiad. Bardzo dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam wszystkich, którzy będą słuchali, bo oglądać chyba nie będę. Mam nadzieję, że nam się wszystko nagrało, będzie ok. Jesteśmy właśnie po spotkaniu z ojcem Knabitem, a ze mną jest pani Asia Soryż. Mam takie jedno krótkie pytanie. Jakie pani odniosła wrażenia po spotkaniu z ojcem Leonem?
No, wrażenie mam pozytywne. Bardzo lubię ogólnie ojca Leona, gdy no, bardzo lubię jego żarty, to jego podejście w ogóle do życia, do ludzi, do młodzieży szczególnie. Bardzo podobało mi się. Pomaga mi to spotkanie i jego książki ogólnie w pracach szkolnych i na przygotowanie do bierzmowania, więc bardzo się cieszę, że tu byłam. Czyli takie pozytywne odczucia. Tak, bardzo pozytywne. Dziękuję bardzo za wywiad.